Siema, z tej strony Żółty, a to jest już 20 odcinek z serii Lepszy Randomek. Koniec pierwszej edycji tak naprawdę, ostatni odcinek pierwszej edycji Lepszego Randomka. Przed tym jak rozdzieli się on na trzy części, tak jak już mówiłem, ale na końcu jeszcze wszystko przypomnę. Dzisiaj się rozstrzygnie to, kto wygra 500 golda za najlepszy exp w ciągu pierwszej edycji, czyli 10 odcinków poprzednich, oraz jaka moim zdaniem jest najlepsza bitwa z tej pierwszej edycji, właśnie z tych 10 bitew. Dzisiaj tego wszystkiego się dowiemy. I no i na razie tyle. Powiem, wszystko będzie na końcu, te najważniejsze sprawy. Znaczy, no, najważniejsze sprawy, tak, bo tak to można być. A teraz przechodząc do bitwy. Czołg IS-7. Moja pierwsza dziesiątka. Naprawdę świetny czołg, ale to za chwilę. Moduły macie jak zwykle na początku, wiadomo. Mapa, co to jest? Step, tak, 70% szans na wygraną. No i dobra, no, taka standardowa w zasadzie miejscowa, żeby... Ole, przyjął. Ojojoj, Kamul, szybko ratuj się. Oj, dobrze, że nie trafił. I właśnie, kto jest gościem? Kto jeździ tym IS-7 na stepie? I kto by inny zrobił tak świetny wynik, jak nie Kamole? Kamole 1, 2, 3, 4, 5. No, Kamol naprawdę nie lubi tego czołgu, ale powoli się do niego przystosowuje, naprawdę. Nie wiem, ja tam uwielbiam ten czołg. O kurde, patrzcie, no i 8 S100. No, nie wiem, jak można nie lubić tego czołgu. Chociaż on woli medy, no to w zasadzie. Ale to mniejsza. Kamol taką świetną bitwę zrobił. I teraz zobaczycie. No i 8 tam ma ten pancerz dystansowy, to wiadomo. Ale goldzik. Goldzika ładuje, to powinien przebić. To są APCR, a nie hity, więc. No i jak na razie prawa flanka w ogóle już zamieciona, tylko jest czwarty i te 110-3 tam zostało z przeciwników. Więc to jest raczej tam wygrane. Pięknie. To z dwóch spota IS-7. Chociaż wiecie, ten Wixwot IS-7 to nie jest taki do końca pewniak, bo on naprawdę czasami ma takie momenty, że IS-7 ogólnie ma takie momenty, że wszystko odbije, ale ma takie momenty, że nic nie odbije po prostu. Pięknie. O, tu ma, widzę, jak to się nazywał? Że widzi, co ma dany czołg uszkodzony przeciwnika. Nie pamiętam, jak to się nazywał, ten perk. Pięknie, seta już dwa fragi. Dwa, no w zasadzie 3000 damage'a. 4 do 1. WN8 już różowe 2500 i efektywność fioletowa 1800. No, goldzikiem się posiłkował, nie żeby coś, nie? Ale to tam, każdy się posiłkuje goldem, nie mówcie, że nie. Tak, ty też, wiem, że ty też. Ty widzu, który mnie oglądasz. Pięknie. No, ten IS-7 po prostu robi miazgę. Na tym. No po prostu zawsze robi miazgę. Czy na jakiejkolwiek mapie, ale wiadomo, najlepiej nim na mapę miejską, bo możesz i sać skrapa zrobić i tam trochę skorpusować, pokazać tylko wieży, a wieży to chyba tylko raz mi się zdarzyło, żeby ktokolwiek przybił. I to naprawdę koleś miał fuksa. Chociaż wam muszę powiedzieć, tu strzał artylerii, no to wiadomo, ona prawie zawsze przybija. Muszę wam powiedzieć, że robiłem właśnie testy chyba z Kamolem. O, i 7 kolejny. Patrzcie, jak się odbijają. Robiłem testy z Kamolem i co mnie dziwi, IS-7 ma taki punkt, gdzie go pierwszy tier przybija. I to samo ma IS-4, o dziwo. Ale my tu teraz o IS-7 mówimy. Pozwólcie, że zatrzymam na chwilę i pokażę wam, gdzie ma tego weakspota, gdzie każdy przybija. Oczywiście ten weakspot jakby musi się najpierw otworzyć. Widzicie tą lufę? I jeżeli on ją da do góry, to on ma tam taki czarny punkt, taki dość duży jak to jarzmo. I właśnie tam przybija go nawet MS1. Nawet nie, nawet coś gorszego jeszcze od MS1. W sensie też pierwszy tier, ale pięknie. A działo ponoć ma celność słabiutką. Tak, wiadomo. I tam nawet przybił czołg z penetracją 20 ileś. Najmniejszą w grze, z tego co pamiętam. I no, tu widać, że... Ale jakby wam to powiedzieć, to nie zawsze ten słaby punkt się pokazuje, nie? Bo to koleś musi do góry lufę dać. A nie zawsze
Tak, dawaj. No i 3 fragi, 4700 uszkodzeń, 10 do 6, to już jest raczej bitwa wygrana, jeszcze 4000 hapsów wygrywają. WN8 5000 ponad, efektywność też 2900, świetna bitwa. I jeszcze odbił za 2260. No i ciekawe, czy Kamol jeszcze coś tu zrobi, przyspieszę specjalnie, żebyście się nie nudzili, bo taka jazda to wiem, że trochę nudzi. No. I powiedzcie mi, czy te ruskie działa, no nie są jakoś, nie wiem, zbufowane czy coś, no bo... Przepraszam, zapomniałem dzwonić, że... No widzieliście, ile było widać ten... Co to było? 212, no ile, no... Wizjerek. No i Kamul se strzelił, tak wiecie, tak przycelował, no przycelował, ale strzelił, nie? No i trafił. Za ile to było? 460. A średni damage tego działa jest ile? 490. To też jest naprawdę fajne na tym czołgu. W ogóle ten czołg to jest taki, to jest potęga radziecka, jakby to wyprodukowała Rosja, to może nie by, że zmieniła to, ta maszyna by losy bitwy, czyli w sensie, no Rosjanie wygrali, no wiadomo, ale no produkowali chyba jeden egzemplarz, z tego co pamiętam, a może nawet dwa. Piękny strzał, jak pan zaresto. No i ładnie, 5700 obrażeń, 4 fragi. A jeszcze co? Na kanale Grzecha się więcej dowiecie o tym czołgu ogólnie. Ale co to ja jeszcze chciałem? Aha. Historycznie ten czołg miał być nieprzebijalny. I wieża w ogóle miała być tak pancerna, że żaden czołg tego nie przebije. I no taka ciekawostka mała, po prostu taka malutka ciekawostka. No i z czwarty też trudny przeciwnik, naprawdę. Jakby te dwa pojazdy, no niestety, jakby te dwa pojazdy naprzeciwko siebie stały, to nie wiem, jakiś, nie wiem, który wygrał po prostu. I7 ma jednak mniej życia, to by musiał, oj nie, pod takim kątem nie, też nie wyjdzie. IS-4 jednak ma więcej życia, o jeden strzał może więcej przyjąć, ale jednak damage na strzał ma mniejszy, o te 50, no ale jednak ma, ale penetrację ma większą. Mobilność jest po stronie IS-7, pancerz to już tak trudno nawet powiedzieć. Przeładowanie też jest po stronie IS-4, ale cieszę się, że zrobiłem IS-7, to pierwsza dycha. No i mamy w zasadzie starcie IS-4 i IS-7, tylko że IS-4 nie wali z golda, tylko że z zwykłych. No i widzicie, Kamul to taki goldnów, taki nasz klanowy goldnów prawdziwy. Ale nie ma mu tego za złe, bo przynajmniej wygrywa na nas bitwę. Szczerze trzeba to powiedzieć, że w niektórych momentach naprawdę umie wyratować ten chłopak bitwę i gra naprawdę fajnie. A nie widać tego na WN8, bo ma tylko 1081, przynajmniej jak na ten moment, kiedy to nagrywam, ale naprawdę 20 tysięcy bitew doświadczenia, chociaż jeszcze pewnie jego brat robił bitwy. Ale to za chwilę, jakie wyniki bitewne i w ogóle. Tak więc zaraz się zobaczymy w garażu. No a tak wyglądają wyniki bitwy. Powiedziałem na końcu, że spotkamy się w garażu, ale wiecie, o co chodzi, o te wyniki całe. MK, gówniane medale, jak to zwykle ja mawiam mówić. Stalowa ściana, wsparcie i duży kaliber. Tutaj miał jeszcze misję, a to chyba na tą WZ, z tego co pamiętam. Chyba tak. Damage 6856. Nie pamiętam, czy miałem lepszy, czy gorszy wynik damage'a, ale chyba jednak Kamul ma lepszy, no. Nie lubi tego czołgu, a robi lepsze wyniki ode mnie. No to już coś jednak znaczy, nie? 5 fragów, no szkoda, że nie 6, bo jeszcze lepszy by był wynik. 1253 expa. Powiem wam, trochę mało jakby tego expa. Za prawie 7000 damage'a, no może ten frag, jakby był szósty, to by zrobił z 1500 może nawet, myślę, expa podstawowego oczywiście. No i jeszcze zarobił 20 tysięcy, a płacił za amunicję 54, no to już trochę jest, nie? I odbił jeszcze za 2700, no to chyba widać, że pancerz jednak tu jest, nie? Na tych dychach, pamiętam, nieraz się odbijałem od, w sensie jak panzery Esto na goldzie do mnie strzelały w dolną płytę czy coś, odbijały się po prostu, no ten czołg ma swoje momenty po prostu takie. Naprawdę czołg godny polecenia, w ogóle cała linia na początek, to powinna być priorytetowa moim zdaniem linia, najłatwiejsza do ogarnięcia i w ogóle, bo ruskie takie czołgi po prostu mają.
No i dobra, zobaczymy jeszcze, jak się kwalifikuje Kamol w tabeli lepszego randomka i przejdziemy do rozdawania nagród. No i tak wygląda lepszy randomek, edycja pierwsza, jeżeli chodzi o tabelę lepszego randomka. Kamol w tej bitwie osiągnął szóste miejsce, był drugi raz, tak samo jak Malina. Dwa razy można wysłać, bo to tam wiadomo, ale no mniejsza. Kamol IS-7, STEP 1253 EXPA. No i jeżeli chodzi o w ogóle całość, kto wygrał 500 golda, to chyba sami widzicie, że Huczap na Czafiku na mapie Autostrada 1974 EXPA. Dla mnie to nadal jest szok, jak on to osiągnął, bo no aż normalnie no mózg rozjebany. Ale no dobra. Zaraz zobaczycie, jak Huczapowi kupuje te 500 golda. A teraz, jak myślicie, tak sobie pomyślcie, jak myślicie, jaka bitwa według mnie była najlepsza? I zaraz zobaczycie, kogo była właśnie najlepsza według mnie oczywiście, jeżeli chodzi o akcje i takie tam. No i dobra, więc przyszedł czas na koronację, tak, na pewno. Tak więc wiadomo, Huczap 500 golda wygrywa za ten niesamowity wynik EXPA 1974, a teraz czołgista, który wygrał 210 golda za najlepszą według mnie bitwę, wygrywa, uwaga, uwaga, Kamol. Kamol 1, 2, 3, 4, 5. A bitwa jaka? Bo są na IS-7 i Cromwellu. Na Cromwellu. Po prostu naprawdę ta bitwa na Cromwellu mi się tak spodobała. Według mnie była najciekawsza i najlepsza z tych wszystkich, jeżeli chodzi o akcje i w ogóle napięcie i wszystko, nie? Tak więc gratuluję zwycięzcom. Teraz przechodzimy do rozdania nagród, czyli 500 golda Huczapowi. Podarunek. Uwaga, uwaga, gdzie tu jest Huczap? Huczap, jest Huczap. Proszę. Kup jako podarunek. Się zaloguje. No i dobrze. Płatność. Proszę bardzo. Proszę. Tak więc Huczap, gratuluję. Najlepszy exp z pierwszej edycji lepszego randomka. Gratuluję, wygrałeś 500 golda. A Kamol z Cromwellem wygrywa 210 golda. Jest 210 golda i jest. Zaraz tu znajdziemy go. Jest Kamol 1, 2, 3, 4, 5. Dobra. Tu macie teraz zamazane, bo nie chcę, żeby był mój numer pokazany. Nie? Tak więc chwila. Ok, kontynuujemy. Teraz dostanę SMS-a. Dobra. Także wyślę i już zaraz wszystko będzie. Zaraz powinno być. Proszę bardzo. 210 sztuk golda. O, nawet SMS, proszę bardzo. Tak więc gratuluję wszystkim zwycięzcom, czyli Huczapowi, Kamolowi, i dziękuję wszystkim, którzy wysłali mi po prostu powtórki. No, tak naprawdę gdyby nie wy, no to by nie było tej serii, by nie było tych nagród. I jeszcze, jeżeli chodzi o sprawy czysto techniczne, tak jak mówiłem, lepszy randomek teraz podzieli się na trzy serie. Czyli lepszy randomek, tak jak kiedyś był, do 10 odcinka, jak Nat Tank grał WTK-iem, czyli po prostu normalna rozgrywka jakiegoś gracza, który wie, że na przykład ma za słaby wynik na
walkę o to złoto. A teraz bitwy o tę walkę o to złoto będą się nazywały Złoty Randomek. Już mamy dwie serie, Lepszy Randomek i Złoty Randomek. No i trzecia seria będzie polegała na tym, że w zasadzie trzecia gałązka, można tak powiedzieć, będzie to no, moje bitwy, ale jeszcze tego nie nazwę tego moje bitwy, tylko jeszcze coś wymyślę. Może coś po góralsku, może po rosyjsku, kto wie, kto wie. I teraz właśnie tak się stanie. No i kiedy będzie, kiedy będą następne odcinki lepszych randomków i w ogóle złota i jak to będzie się pojawiać, no myślę, że po jednym każdego tygodnia, czyli raz złoty randomek, raz lepszy randomek i raz moje bitwy. Jeszcze Eurotrack, Zawinkla, wiecie, coś w tym stylu. Jeszcze pomyślę, jak to dokładnie ma być. Jeszcze zobaczymy, czy mi czas na to pozwoli w ogóle. No, tak więc gratuluję wszystkim zwycięzcom jeszcze raz. Oczywiście wam, którzy podesłali mi te bitwy. Za chwilę macie jeszcze bonus. Przypominam, bonus. Nie BGC, zwykły bonus. I no do zobaczenia w kolejnych odcinkach, nie? Odcinkach i nie etapach, tylko edycjach. Druga edycja będzie, nie? Złotego randomka. Tak więc do zobaczenia.